Wynalezienie koła było przełomem w dziejach ludzkości. Z tego wydarzenia czerpiemy korzyści po dziś dzień. Ciężko zaprzeczyć w stwierdzeniu, że bez koła nie byłoby samochodów, kolei, zegarów, płyt CD i wielu innych przedmiotów wykorzystywanych w życiu codziennym. Wyobraź sobie, że rysujesz na kartce kropkę. W matematyce kropki nazywamy punktami. To jest punkt A. Teraz bierzemy linijkę po to, aby narysować drugą kropkę, która znajdzie się w odległości 6 cm od punktu A. Tutaj znajduje się ta kropka. Zobacz, co teraz zrobię. Teraz narysuję tyle kropek, ile się da, które będą w odległości 6 cm od punktu A. Zobacz. Otrzymaliśmy pewien charakterystyczny kształt. Połączę teraz wszystkie punkty linią, a następnie je schowam. Teraz narysuję odcinek wzdłuż tej krawędzi linijki, który będzie łączył ten kształt z punktem A. To jest ten odcinek. Zauważ, że w tym miejscu zaznaczyłem drugi jego koniec. Jaką długość ma ten odcinek? Ma długość równą 6 cm. Zwróć uwagę, że różowy punkt porusza się teraz po pomarańczowej linii. Ale widzisz też, że odległość różowego punktu od punktu A zawsze wynosi 6 cm. Schowam teraz linijkę, bo nie będzie nam już potrzebna. Zobacz, ten punkt na pomarańczowej linii oznaczyłem wielką literą B. Teraz przyszła pora na kilka matematycznych nazw. Ten kształt, który narysowaliśmy, nazywa się okręgiem. To jest okrąg. Okrąg to nic innego jak zbiór punktów, które znajdują się w tej samej odległości od jego środka, czyli od punktu A. Właśnie zdradziłem kolejną nazwę. Punkt A jest środkiem okręgu. Jeżeli narysujemy odcinek od środka okręgu do dowolnego miejsca na tym okręgu, to zawsze otrzymamy tę samą długość. Taki odcinek w okręgu też ma swoją nazwę. To jest odcinek AB. Odcinek AB na tym okręgu jest jego promieniem. Ciekawostką jest, że okrąg ma nieskończenie wiele promieni. Pokażę Ci teraz inny obiekt matematyczny, który możemy znaleźć w okręgu. Zaznaczmy na nim dwa punkty w dowolnych miejscach. Tutaj znajduje się pierwszy punkt oznaczony wielką literą D. Tutaj znajduje się drugi punkt oznaczony wielką literą C. Narysujmy teraz odcinek łączący te dwa punkty. Mamy go. To jest odcinek CD. Odcinek łączący dwa dowolne punkty na okręgu nazywa się cięciwą okręgu. Cięciw mamy również nieskończenie wiele. To jest cięciwa okręgu, to też jest cięciwa okręgu, i to jest cięciwa tego okręgu. Istnieje jednak szczególny przypadek cięciwy. To taka cięciwa, która łączy dwa dowolne punkty na okręgu i przechodzi przez środek tego okręgu. Zobacz. Mamy już tutaj odcinek, który łączy środek z jednym punktem na tym okręgu. Jeżeli przedłużę ten odcinek tak, aby dotykał drugiego miejsca na okręgu, to otrzymam średnicę. Odcinek EB jest średnicą tego okręgu. Jak myślisz? Ile średnic ma okrąg? Okrąg ma również nieskończenie wiele średnic. Pokażę Ci jeszcze jedną ciekawą rzecz. Jak nazywa się ten odcinek? Ten odcinek to promień. A jak nazywa się ten odcinek? To też jest promień. Zauważ, że średnica składa się z dwóch promieni. Oznacza to, że długość średnicy to jest dwukrotna długość promienia. Warto to zapamiętać. Schowam teraz niektóre zapiski oraz oznaczenia i zostawię sam okrąg, jego środek i promień. Wyobraź sobie teraz, że ten punkt to koza, która jest przywiązana do drzewa, które znajduje się w środku tego okręgu. Zobacz, co się teraz stało. Wnętrze tego okręgu zostało zamalowane. Dlaczego akurat mówiłem o kozie? Kozy są roślinożerne, żywią się trawą. Koza, która jest przywiązana do tego drzewa liną o takiej długości, może zjeść trawę, która znajduje się wewnątrz okręgu. Powierzchnia trawy, którą może zjeść ta koza, nazywa się kołem. Koło to inaczej zamalowany okrąg. O okręgu możemy również myśleć w ten sposób, że jest to granica pomiędzy trawą, którą ta koza może zjeść, a tym, co znajduje się poza jej zasięgiem. Przypomnę, że ten odcinek to promień okręgu, ale ten sam odcinek jest również promieniem tego koła. A czy pamiętasz, jaką nazwę ma ten odcinek? To jest średnica okręgu, ale ten odcinek jest również średnicą tego koła. A pamiętasz jak nazywa się ten odcinek? To jest cięciwa tego okręgu, ale ten sam odcinek jest również cięciwą tego koła. Mam teraz dla Ciebie pytanie. Czy potrafisz podać przedmioty, które mają kształt koła lub okręgu? Zapisz swoje pomysły w komentarzach. Teraz podam Ci moje przykłady. Talerz i moneta to koła, bo są pełne. Obrączka to okrąg. Hula hop też jest okręgiem. Opona samochodowa to okrąg. Aluminiowa felga to koło. Myślę, że tyle przykładów wystarczy. Koło to cała powierzchnia trawy, którą może zjeść koza przywiązana do drzewa lino. Długość liny to promień koła. Drzewo, do którego przywiązano kozę, wyznacza środek koła. Linię wyznaczającą granicę między zjedzoną a niezjedzoną trawą nazywamy okręgiem. Okrąg to inaczej brzeg koła. W tym dziale znajdziesz podstawowe informacje na temat koła i okręgu. Wszystkie działy z kolei znajdziesz na naszej stronie internetowej Pistacja .tv.